Panie Krzysztofie. Dobry wieczór. Z jednym od razu polemizuję z tą agresją. Raczej myślę, że myślę logicznie. Znaczy jestem na wakacjach i słucham tego słowotoku pana Korwina. I tak się zastanawiam, czy jestem w domu wariatów, czy pan Korwin pewnie tak jest, taką taktykę sobie ma i tylko się zastanawiam, czy jak się kładzie wieczorem do łóżka, to myśli, że jest idiotą, czy z innych robi idiotów. I teraz, ponieważ pan Janusz jest, pan Januszu, ponieważ pan jest bardzo otwarty w mówieniu o innych ludziach, nie ma pan żadnych zahamowań, to myślę, że tak samo pan tego wysłucha. Po pierwsze, nie wyobrażam sobie i niech pan nie robi z nas idiotów, że Margaret Thatcher powiedziała panu, że nie chce, żeby kobiety głosowały. Bo gdyby pan dzisiaj coś takiego powiedział w jakiejkolwiek stacji angielskiej, medialnej, to by pana po prostu zlinczowali, że to jest śmieszne, co pan mówi. Ale komu pan to opowiada? Dlaczego to jest śmieszne? Ale to jest bardzo logiczne. Bo to jest nieprawda. Po drugie, rzuca pan, że wszędzie trenerami są mężczyźni. Trzeba się trochę podszkolić, popatrzeć. Za oceanem piłkarki trenuje kobieta. Bardzo fajne dokumenty zresztą powstają i tak dalej, i tak dalej. Przytoczył pan taki, zresztą nie interesuje mnie w ogóle odpowiedź pana, żeby było jasne. Więc jeśli pan pozwoli, to ten monolog jeszcze chwilę. Przytoczył pan taki dowcip owce i co tam był, lew, tak? I lew i owce, tak? To nie jest dowcip, to jest bardzo mądre. Prawda, no to dla mnie pan jest starym baranem po prostu. Nie, no, ja nie wiem, co baran robi. Taki. Nie, baranem, nie, przepraszam. Jeśli kobiety są owcami, to baran, panie Krzysztofie, nie jest obraźliwy. Ale dlaczego? Panie Krzysztofie, nie, mówię, że jeśli ja słyszę, że jestem owcą, no właśnie, to się cieszę. Teraz tak, mówił pan o tych sukienkach krótkich takich. Wydaje mi się, że dla większości kobiet jest pan po prostu przezroczysty, panie Januszu. One pana nie widzą, one pana nie słyszą i nie widzą. Dziękuję. I powiem panu bardzo. Tak, jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć. Ale niech pani mówi, ja to słucham z przyjemnością. Nie, jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, ponieważ widzę, że kobiety tu nie piszą i słuchają i to tak się toczy. To jest taki strumień podświadomości pana, ale chciałabym w imieniu wszystkich kobiet, tych, które myślą inaczej jak pan, powiedzieć, znaczy, bo już widzę, że mnie zaraz zlinczuje pan Krzysztof, więc tego nie powiem, ale pan to kiedyś zrobił komuś na korytarzu. Pan to zrobił jakiemuś politykowi na korytarzu, prawda? Uderzył go pan w twarz. Niech pani powie. Ja chciałabym, tak, ja chciałabym panu wymierzyć taki cios prosto w nos, w imieniu to wszystkich kobiet, które dzisiaj matek, córek, sióstr, kochanek, małych dziewczynek i dorosłych kobiet, które pan dzisiaj w potworny sposób każdym swoim wypowiadanym słowem obraził. Jest to przerażające, bo pan jest mega inteligentnym człowiekiem o tak strasznym spojrzeniu na świat. Dobra, pozdrawiam, mam dalszy część wakacji. Państwo, do widzenia. Państwo słyszeli panią Domagalik, która wyciągnęła wniosek z tego, że co ja mówiłem, że ja potwornie obrażałem kobiety. Otóż mój nic takiego nie zrobiłem. Ale jak to? Jeżeli ja powiem, że na przykład w plemienie Tutsi skacze bardziej wyżej niż plemię Hutu, to czy ja obraziłem plemię Hutu? Pan rzuca rzeczy, na które nie ma pan pokrycia w badaniach, natomiast... Akurat z całą pewnością badania na IQ są robione i to nie jedne i nie 10. Co więcej, proszę pana, ja chodziłem do szkoły, ja chodziłem na uniwersytet, przez rok chodziłem na psychologię. I w każdym podręczniku psychologii były te badania, w każdym podręczniku elementarnym. Dzisiaj panuje... To były lata 50. 60, 60. 70, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Chce pan powiedzieć, że mężczyźni zgłupieli, a kobiety zmądrzały od tego czasu? Chcę powiedzieć, że być może sposób badania jest dzisiaj zupełnie inny, bardziej zaawansowany i można dojść do innych wniosków. Nie, proszę pana, testy IQ się nie zmieniły, tylko widzi pan, jeżeli profesor Summers, profesor z Ivy League, prawda, on był rektorem Uniwersytetu, chyba Stanforda, żeby nie skłamać, i powiedział na pytanie, dlaczego mniej kobiet jest wśród naukowców, myślałem, że kobiety się mniej nadają do badań naukowych. I on musiał zrezygnować z bycia rektorem. Dzisiaj nie wolno powiedzieć prawdy,
Bo człowiek, który mówi prawdę, od razu się naraża tej większości. To być może nie jest to prawda. Jak to nie jest prawda? Nie popatrzę na noblistów w fizyce, matematyce, gdzieś tam jeszcze. Przez stare lata kobiety w ogóle nie mogły prowadzić badań i obejmować stanowisk w instytucjach badawczych. Proszę pana, dzisiaj kobiety mają więcej dyplomów wyższych uczelni niż mężczyzn. O, to może są mądrzejsze. Nie, to tylko świadczy o tym, że poziom studiów spadł drastycznie. Otóż... Dobrze, ale zostawmy. Nie, ja panu jeszcze skończę. Otóż był taki rok, to był jeszcze chyba rok 78 czy któryś, w którym właśnie po raz pierwszy ogłosiły gazety, kobiety dostały więcej dyplomów niż mężczyźni. I poszedłem do biura patentowego w Polsce sprawdzić, jaki procent wynalazków dokonały kobiety. Jaki procent dokonały? To pan sprawdzał, nie ja. 1,5%. Mhm. I były to wynalazki typu pomieszać ze sobą dwa oleje i wychodzi trzeci lepszy olej. No niestety, proszę pana, no, dyplomy można, dzisiaj dyplomy to dostają nawet kompletnie idioci, co widać. Przerwijmy na chwilę obrażanie kobiet, przerzućmy się na obrażanie innych osób. A ja